Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Witam w cyklu Biblioteka Geopolityka. Dziś, tak jak zapowiadałem wczoraj w wieczorze geopolitycznym, chciałbym Państwu zaprezentować bardzo niszowe wydawnictwo, a jednocześnie wydawnictwo, które prezentuje bardzo, ale to bardzo wartościową literaturę. Jest to wydawnictwo, którego nazwa brzmi Kalinowy. Przesmyk Wydawnictwo zabrodzia Wydawnictwo, które nie posiada nawet swojej strony internetowej, posiada swój profil na Facebooku, który możecie państwo znaleźć w opisie tego filmu i w komentarzu. Polecam ten link, jest tam także podany e-mail, gdzie na profilu na Facebooku jest podany e-mail, gdzie można pytać o książki, ewentualnie sobie je te książki po prostu zamówić. Szanowni Państwo, jest to wydawnictwo, które prezentuje, prezentuje rosyjską literaturę wojenną, rosyjską literaturę historyczną w tłumaczeniu na język polski. Tłumaczem jest pułkownik, jest pułkownik. Podpułkownik dyplomowany pilot Stanisław Kalinowski. I szanowni państwo, jest to książka, która prezentuje publikacje unikalne, tak naprawdę, które nie spotkały się z żadnym szerszym zainteresowaniem innych wydawnictw, innych wydawnictw w Polsce. Pierwszą książkę, którą chciałem Państwu polecić, wydawnictwa Kalinowy Przesmyk to książka Michała Bołtunowa pod tytułem polskim tytułem Razwietka z historii rosyjskiego wywiadu. Michał Bołtuno, Bołtunow to człowiek, którego zresztą biogram bardzo króciutki macie Państwo zamieszczony, ale którego biografia jest znacznie bardziej bogata i, i bardzo ciekawa. No, z ciekawszych takich faktów był redaktorem naczelnym czasopisma przy Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej rosyjskie Czasopismo Orientir, bardzo znane jeszcze w latach 90., które miało istotny wpływ na kształtowanie współczesnej rosyjskiej kultury strategicznej, a sama książka jest poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, historii rosyjskiego wywiadu. Książka niezwykle ciekawa. Książka napisana przez, no można powiedzieć, insajdera i, i, i rzeczywiście mająca, wprowadzająca bardzo wiele ciekawostek, bardzo wiele takich powiedzielibyśmy. Nieznanych szerzej spojrzeń, opinii na historię rosyjskiego wywiadu, a na pewno odróżniająca się od tego, co jest prezentowane w polskiej literaturze poświęconej rosyjskiemu wywiadowi. Warto na to spojrzeć jako na zdanie, spojrzenie strony przeciwnej, strony, strony rosyjskiej. Kolejna książka, którą chciałem Państwu. Polecić również tego samego wydawnictwa. To książka pod tytułem Tajne Wojny ZSRR. W tłumaczeniu tego samego, tego samego. Hmm, Autora, Aleksander Okorokow, znany, bardzo znany rosyjski, rosyjski historyk, autor 35 monografii, człowiek, który jest, no można powiedzieć, członkiem bardzo wielu towarzystw naukowych, rosyjskich, i Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i Rosyjskiej i, i Akademii Nauk Wojskowych, i kolegium morskiego przyrządzie Federacji Rosyjskiej, autor w ogóle ponad 300 publikacji naukowych i jest to swego rodzaju spojrzenie na historię powszechną, na historię świata po 1945 roku z perspektywy, związku, z perspektywy Związku Sowieckiego. Książka obszerna, książka, która liczy ponad 600 stron, i naprawdę warto zapoznać się z spojrzeniem po prostu z drugiej, drugiej strony. I ostatnia książka, którą dziś chciałbym Państwu polecić, ostatnia, ale nie najmniej istotna, a chyba najbardziej wartościowa z tych. Z tych trzech publikacji to książka autorstwa Aleksandra Lachowskiego pod tytułem Tragedia i męstwo Afganu Historia interwencji radzieckiej w Afganistanie. Książka potężna, licząca ponad. 1150 stron, której autorem, zresztą jak widnieje tutaj adnotacja, jest, no, jest generał major Aleksander Lachowski. To nie jest historyk, to, jest, to, to był wojskowy, pełnej, pełnokrwisty wojskowy, były współpracownik dowódcy Grupy Operacyjnej Ministerstwa Obrony Związku Sowieckiego. Znajdował się w samym centrum tych wydarzeń w trakcie interwencji sowieckiej w Afganistanie. Więc jest to, jest to solidnie opracowana publikacja człowieka, który był po prostu insajderem. Warto niewątpliwie zapoznać się z tym, z, z tym dziełem, mając na uwadze historię nie tylko Związku Sowieckiego, ale chociażby także historię interwencji amerykańskiej w Afganistanie, czy nawet wcześniej jeszcze interwencji brytyjskich w tym, w tym kraju. To niewątpliwie jest, jest coś, co jest takim fundamentem do zrozumienia bardzo wielu aspektów stosunków międzynarodowych dotyczących właśnie Azji, Azji Środkowej, ale przecież także innych mechanizmów polityki międzynarodowej. Bardzo ciekawa książka, absolutnie dla każdego miłośnika wojskowości, dla każdego miłośnika Azji Środkowej, geopolityki, hi historii Związku Sowieckiego, absolutnie lektura, lektura obowiązkowa. Jeszcze raz polecam wydawnictwo Kalinowy Przesmyk, wydawnictwo, które naprawdę jest, jest niszowe, tak jak powiedziałem, Marty tylko profil na Facebooku, tam tą drogą można sobie zdobyć informacje na temat publikacji i ewentualnie skontaktować się mailowo i zamówić sobie te książki. Ja serdecznie ja serdecznie polecam, nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, ale warto mieć szerokie spektrum informacji, szerokie spektrum spojrzenia, rozszerzyć swoje horyzonty i także skorzystać z bardzo dobrego tłumaczenia, z bardzo dobrego przekładu na język polski. Dziękuję Państwu za uwagę.